Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będę Wam opowiadać o długo wyczekiwanym wywiadzie Oprah Winfrey z księżną Meghan oraz księciem Harrym. Wczoraj, czyli 8 marca o 21 w Wielkiej Brytanii miał premierę wywiad Oprah Winfrey z księżną Meghan oraz księciem Harrym i jest to wywiad, na który chyba cały świat, albo może po prostu Wielka Brytania czekali, ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że dowiemy się ciekawostek na temat rodziny królewskiej. Dla tych, którzy nie wiedzą, księżna Meghan oraz książę Harry zdecydowali jakiś czas temu, że odejdą od rodziny królewskiej, no i dlatego ten wywiad jest taki ważny, no bo udzielają go już jako właśnie nie część rodziny królewskiej. Wcześniej nie wolno im było po prostu tego zrobić, więc dzisiaj przychodzę do Was z takim streszczeniem tego wywiadu, więc osoby, które nie oglądały, nie mają zamiaru, nie mają jak, nie mogą znaleźć po polsku, ja tutaj zrobiłam sobie taką ściągawkę najważniejszych punktów tego wywiadu, aby powiedzieć Wam, jakich ciekawych rzeczy o rodzinie królewskiej możemy się dowiedzieć, a głównie dlaczego Meghan i Harry zdecydowali się odejść z tej rodziny królewskiej. Ten wywiad najpierw został wypuszczony w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie dlatego, że jest prowadzony przez Oprah Winfrey, więc ona jest z Ameryki, więc ma to sens, jednak wiele Brytyjczyków oburzyło się, no bo przecież to jest rodzina brytyjska, dlaczego my nie dostaliśmy tego wywiadu jako pierwsi? No ale miał on swoją premierę dosłownie dzień po Amerykanach, czyli wczoraj, 8 marca i oglądało go w dniu premiery ponad 11 milionów osób i w tym też ja. Czekałam równiutko o 21:00 z Darrenem, czekaliśmy, żeby to obejrzeć. Wywiad głównie jest przeprowadzany pomiędzy Oprah a Meghan. Harry dopiero później jest zaproszony do niego i tak naprawdę dużo nie mówi. Na początku Oprah mówi, na początku Oprah ogłasza oraz prosi Meghan o potwierdzenie, że ani Meghan, ani Harry nie zarabiają na tym wywiadzie, nikt im nie płaci za to oraz nie wiedzą, jakie pytania będą zadane. I Meghan to potwierdza, potwierdza też, że nie ma limitów, jeżeli chodzi o pytania i że Oprah może się pytać o wszystko, o co zechce. No i tak też zrobiła, słuchajcie. Tak, głównym tematem było to, dlaczego oni odeszli od tej rodziny. Meghan mówi, że bardzo dużą rolę grała w tym brytyjska prasa. Paparazzi, magazyny, to jak niedobrze była odebrana, kiedy dołączyła do rodziny królewskiej. Przypomnę Wam, że ona nie jest pierwszą osobą, która dołącza do rodziny królewskiej, która była, że tak powiem, normalną osobą wcześniej, tak? Mieliśmy Dianę, Kate, no a teraz Meghan. Co Meghan odróżniało, to to, że była ona rozwódką i na to nie najlepiej patrzy się w rodzinie królewskiej, ale mimo to Meghan powiedziała, że pierwsze spotkanie z królową wcale nie było niezręczne. Uczucia, które jej towarzyszyły, czyli zdenerwowanie i taki lekki stres, nie były inne niż takie, jak pewnie Wy mieliście, gdy poznawaliście rodzinę swojej drugiej połówki lub kogoś, na kim, wiecie, zależy Wam na ich zdaniu. Powiedziała, że królowa była bardzo miła i związek pomiędzy nią a królową kontynuował tak, że był po prostu bardzo dobry. Meghan wyznaje nam też, że cała ceremonia ich ślubu, którą widzieliśmy w telewizji, pamiętam jak ją na żywo oglądałam, to tak naprawdę było wydarzenie zaplanowane dla świata, a ona i Harry tak naprawdę 3 dni wcześniej wzięli ślub, a dokładnie wymienili się swoimi przysięgami, więc do końca nie wiemy, czy legalnie ona wzięła ten ślub z nim 3 dni wcześniej, czy faktycznie wtedy, kiedy my patrzyliśmy, czy to była tylko wymiana swoich przysięg, bardziej takich intymnych, no więc wiele osób jej zarzuca kłamstwo, ale tutaj można to na dwie różne strony odebrać, a że po prostu chciała być sama z Harrym. Wtedy tabloidy jeszcze tak nie atakowały pary i Meghan łącznie z Harrym mówią w tym wywiadzie, że oni wcale nie planowali odejścia z rodziny. Oni myśleli, że będą wykonywać swoją pracę jako para królewska i robić to, co mają robić. Nie spodziewali się, że tak to się skończy. Jednak sytuacja, która miała miejsce przed weselem, która dopiero wyciekła do prasy jakieś 6-7 miesięcy później, była takim początkiem tego, że ona zaczęła zauważać, że nie wie, czy dadzą radę. Mianowicie wszędzie, w każdym magazynie było napisane, że Meghan sprawiła, że Kate płakała. Kate, czyli żona Williama. I Meghan tutaj sprostowywuje, mówiąc, że cała sytuacja, która była opisana, że obydwie kobiety pokłóciły się o sukienki dziewczyny, które roznosiły kwiaty na weselu Meghan i że to nie było tak, że ona sprawiła, że Kate płakała, a wręcz przeciwnie. To Kate sprawiła, że Meghan płakała. Ale powiedziała, że Kate ją przeprosiła, wysłała jej kwiaty, rozwiązały to prywatnie i jest aż zdziwiona, że aż pół roku po weselu ta sytuacja, ta kłótnia pomiędzy nimi wyszła do prasy i to jeszcze na odwrót, ponieważ to nie Kate była tą, która była tak załamana przy tej kłótni. Dla mnie w ogóle to jest dziwna cała sytuacja, że tak prywatnie tutaj moje zdanie. Kate kłóciła się o sukienki, w końcu to był ślub Meghan.
Nie wiem, nie bardzo rozumiem. Harry i Meghan wykonywali swoją pracę, jeździli po świecie, te wszystkie spotkania, pokazywanie się, no to wszystko, co rodzina królewska robi, wykonywali wszystko. I królowa powiedziała Harremu, że Meghan jest naprawdę dobra w tym, co robi. No i słuchajcie, oznajmili oni, że spodziewają się dziecka, czyli no niesamowicie dobra nowina. Ale Meghan w tabloidach została bardzo oczerniana, porównywana do Kate. I w tym wywiadzie pokazują nam parę wycinków, gdzie gdy Kate trzymała się za swój brzuszek, to były takie, Kate się nie może doczekać dziecka, że jest szczęśliwa, a w momencie, gdy Meghan to robiła, to ty to już nie brzmiało, że jest szczęśliwa, tylko że ona się pokazuje, że ona się chwali. Wiecie, negatywne były te tytuły. Wszystko było bardzo przekręcone na niekorzyść Meghan, no i nic dziwnego, że sprawiało to, że miała ona dosyć negatywne uczucia co do całej sytuacji. Podczas swojej ciąży Meghan powiedziała, że jej zdrowie psychiczne było naprawdę bardzo kiepskie. Nie potrafiła sobie poradzić z tabloidami, z tym, co było wypisywane oraz z życiem prywatnym rodziny królewskiej. Przyznała, że od początku rodzina stwierdziła, że nieważne, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, dziecko nie będzie miało nadanego tytułu księżniczki lub księcia oraz nie będzie zapewnione opieki i ochrony. Ochrona to jest coś, co jest bardzo ważne w rodzinie królewskiej, ponieważ mają to zapewnione wszędzie. Wiadomo, że oni nie mogą po prostu sobie gdzieś wyjść, czy nawet wejść do samolotu, prawda? Muszą mieć ochronę, to wszystko musi być załatwione, gdziekolwiek oni nie pójdą. A tutaj zostało powiedziane, że to dziecko nie będzie tym objęte. Nie rozumieli oni, dlaczego Harry i Meghan nie mogli tego zrozumieć. Ja też tego nie rozumiem. No i Meghan zaczęła podejrzewać, że jeżeli chodzi o tytuł księcia lub księżniczki, który naturalnie powinien być przypisany dziecku, ponieważ jest to dziecko księcia Harry'ego, nie będzie mu nadane, ponieważ będzie ono innego pochodzenia, innego koloru skóry. I wspomniała też, że była też konwersacja na temat tego, jak ciemna może być skóra dziecka, jak by to wyglądało i co mogłoby to znaczyć, jeżeli będzie ciemna. Oprah była zszokowana i słuchajcie, cały świat też. Niesamowicie rasistowski komentarz, który potwierdził też Harry, że miało to miejsce. Jednak ani Meghan, ani Harry nie chcieli powiedzieć, bardzo oczywiście zrozumiałe to jest, kim była osoba, która zadała takie pytanie, żeby mieć konwersację na temat tego, jak ciemną skórę będzie miało dziecko. W tym momencie mamy dzień po premierze tego wywiadu i zostało jakby wyprostowane, że to nie była ani królowa, ani jej mąż, którzy to powiedzieli. Cały pałac traktuje te rasistowskie komentarze bardzo poważnie i chcą rozwiązać to prywatnie. Bardzo dobrze, publika nie powinna wiedzieć, jednak wiadomo, że ludzie będą teraz zdenerwowani i może powinno być jakieś sprostowanie, chociaż nie wiem, może nie powinno, może faktycznie powinno być to prywatnie załatwione. No ale wracając, wiele osób uważa, że to był Charles, ponieważ jeżeli mamy teraz, wiecie, nie była to królowa, nie był to jej mąż, no to może był to właśnie Charles, czyli Karol. Książę Karol. Tym bardziej, że w wywiadzie Harry mówi, że bardzo zawiódł się na własnym ojcu. No ale tego nigdy nie będziemy tak naprawdę wiedzieć. Powracając do ciąży, mamy Meghan, która nie daje sobie rady z paparazzi, z tym, co zostaje pisane o niej wszędzie. Ma bardzo słabe zdrowie psychiczne, w pałacu toczą się konwersacje, które nie powinny się toczyć i Meghan oznajmia Harremu, że chciałaby skończyć ze swoim życiem, że nie ma ochoty już żyć, a była ona w bardzo zaawansowanej ciąży. Wtedy para spodziewająca się dziecka pojawiła się w Albert Music Hall. Patrząc na niej, wyglądają na szczęśliwą parę. Jednak Meghan mówi, że to był ten dzień, w którym ona powiedziała Harremu, jak się czuje i że chciałaby zakończyć swoje życie. Harry odpowiedział jej, że nie wie, czy ona powinna pójść na te wydarzenie, na które miała pójść, a ona powiedziała, że nie może być sama. Czyli wiecie, muszą po prostu albo iść razem, albo zostać w domu razem. Powiedziała, że pamięta jedno zdjęcie, było wszędzie w internecie, gdzie para idzie i Harry bardzo mocno trzyma ją za rękę. Oznaka, że wiecie, że on tam jest dla niej, że on ją tak bardzo mocno trzyma za tą rękę. Zresztą powiem wam, że przeglądając filmy z tego dnia widać, że ona się uśmiecha przez łzy, ale on jakby nie potrafi aż tak dobrze ukryć tych uczuć. Widać, że po zawitaniu ze wszystkimi i udawaniem wszystko jest okej, widać, że nie potrafi on sobie poradzić z tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Ponieważ sam też powiedział, że był to dosyć kiepski czas dla niego, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Meghan i Harry wytrzymali 18 miesięcy, jeżeli chodzi o wywiązywanie się ze swojej roli i stwierdzili, że po prostu potrzebują odejść, chcą się wyprowadzić, chcą być w Ameryce i chcą odstąpić od roli bycia parą królewską. Nie chcieli oni całkowicie się odciąć, myśleli, że po prostu pójdą na inną rolę, będą mieli inną rolę, jednak no nie tak to wyglądało. Zostali oni końcowo totalnie odcięci finansowo, a co najgorsze, została im zabrana cała ochrona. Zostało to ogłoszone na cały świat, że nie mają oni już ochrony, co było dla Harry'ego najdziwniejsze, no bo jest on jednak wnukiem królowej, tak? Jest on
z rodziny królewskiej i nie ma on ochrony. I w tym momencie zostało po prostu powiedziane, że muszą sobie sami za taką zapłacić. I tutaj mogę wam powiedzieć, że te wszystkie plotki, które ja słyszałam i nie dowierzałam, że Meghan i Harry podpisali kontrakty z Netflixem i Spotify, to jest prawda. Oni powiedzieli, że musieli to zrobić, ponieważ teraz zarabiają własne pieniądze, muszą zarabiać własne pieniądze i bezpieczeństwo dla nich i ich dzieci jest najważniejsze. Mówię dzieci, bo jeżeli jeszcze nie wiecie, to Meghan i Harry spodziewają się drugiego dziecka i właśnie w wywiadzie z Oprah oficjalnie powiedzieli, że będzie to dziewczynka. I na marginesie cały internet szaleje, że powinna się nazywać Diana. I też tak skrycie uważam, że może tak powinno być, skoro wiecie, cała rodzina królewska zawsze tak tradycjonalnie podchodzą do imion, więc byłoby super. I jeżeli chodzi o te kontrakty, to podobno kontrakt z Netflixem został podpisany na 5 lat i zyskają oni 100 milionów dolarów. A jeżeli chodzi o kontrakt ze Spotify, to zarobią jakieś 25 milionów. Jeżeli chodzi o Netflixa, to będą produkować filmy dla dzieci, filmy dokumentalne i różne tego typu rzeczy. A jeżeli chodzi o Spotify, to nie wiem o co tutaj dokładnie chodzi, co oni tu planują, to czas pokaże. Więc Meghan i Harry odeszli od rodziny królewskiej. Spotkało się to oczywiście z jeszcze większym szałem brytyjskiej publiki i Harry był bardzo zadowolony, że się od tego trochę odetną. Wiadomo, że prasa jest wszędzie i Oprah o tym mówi, że nie uciekniecie od paparazzi i magazynów, jednak jeżeli chodzi o brytyjskie magazyny, mieli oni dość. Wiele osób widziałam w internecie mówi, że Meghan wyprała mózg Harremu i tak dalej, ale jest pełno klipów w internecie, gdzie Harry już od wielu lat mówi, że wcale nie przepada za Anglią, że nie lubi prasy, nawet potrafił odpowiedzieć paparazzi, że tam ktoś się pytał, fotograf, jak tam twój dzień, on powiedział: dobrze, ale lepiej gdyby was nie było, coś w tym stylu. Więc on od wielu lat nie czuł, wiecie, on tak powiedział, że Wielka Brytania to jego dom, ale jeżeli chodzi o prasę i o inne aspekty i życie jakby w klatce, to nie jest to. Nie było to dla nich, nie spodziewali się tego, jednak widział on, na pewno widział, tego nie powiedział, ale co się stało z jego mamą, z Dianą, która właśnie zginęła przez prasę i widział, że bardzo podobne rzeczy dzieją się z nim, z jego rodziną, z jego żoną i to był po prostu czas odejść. Teraz po tym wywiadzie słyszałam też, że podobno wszystkie tytuły zostaną im odebrane, łącznie z różnymi, ja się dokładnie nie znam na tym, ale tytułami i wszystkimi rzeczami, imionami, które osiągnął będąc w armii. Tego nie rozumiem, ponieważ to coś, co on zrobił kiedyś, zrobił, był, zakończył, dlaczego mu to teraz odbiera? Ponoć tytuły muszą być zwrócone królowej? Nie rozumiem, nigdy nie zrozumiem, ale ja myślę, że oni koniec końców podjęli bardzo dobry krok, wyprowadzając się. Wylądowali w Los Angeles dosłownie na parę dni przed tym, jak był cały lockdown na świecie. To były pierwsze dni marca i nie mieli gdzie być, nie mieliby gdzie być, nie mieli ochrony, nie wiedzieli, co zrobić i ich dobry znajomy zaprosił ich do siebie, do domu z ochroną i przemieszkali oni tam parę miesięcy, dopóki sami nie kupili swojego domu. A tak dla ciekawskich, to mieszkają w Santa Barbara, obok Opry właśnie. No jest to dosyć wszystko przykre. Ja wam powiem, że już kiedyś rozmawiałam z Darrenem na temat rodziny królewskiej i zawsze mówiłam, że wydaje mi się, że to dosyć przykre życie jest, bo okej, wszystkie pieniądze, ale wy macie rolę. Wy się rodzicie i macie rolę, musicie ją spełnić. To nie jest tak, że możecie robić, co chcecie. Jest po prostu pewna rola, musicie wyglądać w dany sposób, zachowywać się. Nie ma tak, że możecie pojechać na wakacje, kiedy chcecie pójść na plażę. To jest... Wiadomo, że nikt naprawdę nie wie, jak tam jest, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie 100 razy gorzej. Dla mnie to wygląda tak, że u nich honor i praca i to, dlaczego oni są, jest dużo ważniejsze niż rodzina. Obydwoje powiedzieli w wywiadzie, że mają bardzo dobry kontakt z królową Elżbietą, ale jeżeli chodzi o ojca Harry'ego, no to Harry zrobił tak długą pauzę w tym wywiadzie, że no, da się wyczytać z jego mowy ciała, że nie ma tak dobrego kontaktu z ojcem, niestety. Co jest szokujące, no bo sam stracił Dianę w pewien sposób i jakby nie rozumie, czego oni chcieli, żeby zapobiec. No jestem mega ciekawa, co wy myślicie na ten temat. Ja nie byłam nigdy wielką fanką rodziny królewskiej. Totalnie rozumiem, dlaczego odeszli. Nie uważam, żeby kłamali, ponieważ teraz w Wielkiej Brytanii toczy się wielka walka pomiędzy ludźmi, którzy mówią, że Meghan chce tylko, wiecie, więcej atencji, więcej uwagi na siebie zwrócić, albo pieniędzy, że chce zarobić, nie wiem. Jeden z prezenterów telewizji, Piers Morgan, powiedział, że ona kłamie i słuchajcie, dzisiaj już z rana stacja telewizyjna powiedziała, że nie będzie on już współpracował z tą stacją, a był on tam wiele lat. Więc ciekawe, ponieważ podobno ponad 41 tysięcy osób wysłało skargę na niego, że nie powinien on tego mówić. Nie uważam, że ktokolwiek powinien mówić, czy ona kłamie, czy nie. Nie powiedziała nic złego. Znaczy, nie powiedziała nic
szokującego, bo spójrzmy na wszystkie filmy, dokumenty, seriale. Ja wiem, że seriale i filmy mogą być, wiecie, podkoloryzowane, żeby było bardziej dramatycznie, ale zawsze pokazują nam tę czarną stronę bycia w rodzinie królewskiej. A tutaj jest osoba, która doświadczyła tego i nagle ludzie mówią, że ona kłamie? No chyba jednak skądś się biorą te wszystkie inspiracje na seriale i filmy. Meghan powiedziała też to, czego wam tutaj nie powiedziałam, że ona nie wyszukiwała niczego na temat rodziny królewskiej wcześniej i mówi, że w sumie to się cieszy, ale wiecie, co można wyszukać? Nikt naprawdę nie wie, jak jest za zamkniętymi drzwiami, co oni podpisują, na co się zgadzają. Meghan powiedziała, że prawo jazdy, paszport i telefon są zabierane od razu, nie macie tego, nie macie dostępu do takiego czegoś. Wiecie, taka błaha rzecz, że nie wiem, social media czy coś, ale na pewno, wiecie, to wszystko jest monitorowane, nie wolno wam wielu rzeczy robić. No ja tak przynajmniej myślę. Czy oni są szczęśliwi, jak mają, wiecie, tyle pieniędzy, a takie życie? Ja nie wiem, to jest takie... Może tak. Powiedzcie mi, co wy myślicie, czy oglądaliście ten dokument. Jeżeli nie, no to ja wam tutaj w pigułce wszystko powiedziałam, więc powiedzcie mi, co wy myślicie. Czy oni dobrze zrobili, czy nie? Co uważacie? I powiedzcie mi, czy gdybyście wy mieli okazję być w rodzinie królewskiej, czy byście byli? Bo z drugiej strony jest bardzo dużo członków tej rodziny, którzy właśnie tak oddalili się troszkę. Jest okej, okay. Są też osoby takie jak Meghan i Harry, którzy też odeszli i zostali totalnie odcięci. Są takie osoby, oni nie są pierwsi. Nie wiem, czemu to było takie szokujące, bo to nie jest pierwsza para w tej rodzinie, która to zrobiła. Więc dajcie mi znać, czy wy byście dołączyli, czy jednak wolicie być wolnymi ludźmi. Dajcie mi znać, bo jestem mega ciekawa. Bo tutaj takie, no, i tu plusy, i tu plusy, i tu minusy, i tu minusy. Więc zapraszam do konwersacji na dole. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Zapraszam do subskrybowania, oczywiście do łapkowania tego filmu, bo to bardzo motywuje. Zapraszam na Instagrama oraz do rozpatrzenia opcji wspierania mojego kanału. Cześć, robię teraz małe self-promo i chciałabym was serdecznie zachęcić do rozważenia opcji wspierania. W zależności od tego, którą opcję wybierzecie, możecie dostać dodatkowe materiały, takie jak ten, który właśnie kręcę, czyli materiał o tym, dlaczego mały Archie nie będzie mieć tytułu księcia, czy to faktycznie była decyzja rodziny królewskiej, czy może też Meghan. Więc takie, jak i więcej filmów będą dostępne dla osób wspierających. Zapraszam do rozważenia opcji, ale nawet jeżeli tego nie zrobicie, dziękuję, że jesteście i wracamy do Zuzi w danym momencie. W tej chwili wam serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!